tym miejscu miała działać sortownia śmieci zarządzana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie. Prywatny przedsiębiorca miał rozwiązać problem segregacji nieczystości, ale łagodnie mówiąc, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Inwestor przestał segregować i wywozić śmieci, ale wbrew zakazom urzędników nadal je zwoził na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów, tworząc nielegalne wysypisko. Decyzję na prowadzenie działalności sortowni w tym miejscu wydał w 2001 roku ówczesny starosta ostrucki. Teren sortowni znajduje się w odległości 150 metrów od domostw. Teraz urzędnicy próbują naprawić popełnione błędy. Inspektorzy na bieżąco to kontrolowali i wydawali nakazy uprzątnięcia tego terenu. Skończyło się to cofnięciem dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych decyzji na prowadzenie działalności w tym miejscu wraz z natychmiastowym oczyszczeniem tego terenu. Dodatkowo więcej została nałożona grzywna na przedsiębiorstwo w celu przymuszenia do wykonania tychże czynności. Nałożone kary pieniężne nic nie wskurały, a śmieci jak leżały, tak leżą w pobliżu domostw. Sortownia zmieniła się w nielegalne wysypisko, na którym znajduje się 20 tysięcy ton odpadów. Karaluchy, szczury czy prusaki opanowały pobliskie tereny. Mieszkańcy żyją w pobliżu prawdziwej bomby ekologicznej. Wiadomo, że to w każdej chwili może się zapalić. Są szczury, karaluchy. No jest ciężko mieszkać w tej miejscowości. No, długo już to się ciągnie, bo praktycznie została sortownia zamknięta 15 maja. To już powinno być podjęte jakieś kroki, żeby to uprzątnąć, żeby to robactwo się nie rozmnażało. 14 września pełniący obowiązki wójta gminy Ostróda Bogdan Bartnicki zwołał w tej sprawie posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu przedstawiciele m.in. Straży Pożarnej czy Sanepidu po raz kolejny zastanawiali się, jak tą sprawę rozwiązać. Koszt wywozu zalegających odpadów może sięgnąć nawet 5 milionów złotych. Lokalna władza szuka ich w Ministerstwie Środowiska i Finansów. Myślę, że zgromadzone materiały będą podstawą do tego, żeby pan wojewoda wystąpił do ministra finansów z prośbą o pożyczenie tak dużych pieniędzy. Mówi się o kwocie 4-5 milionów. Te pieniądze są niezbędne, żeby uprzątnąć to, co tam jest. A organa właściwe niech dochodzą, kto zawinił, i ściągną te pieniądze, oddając dla budżetu państwa. Urzędnicy od kilku miesięcy zastanawiają się, co robić, a mieszkańcy Morlin mają już dosyć całej sytuacji. 5 września przeprowadzona była dezynfekcja. Niestety wciąż pełno tam robactwa, a to nie jedyny problem. Rozpadające się substancje organiczne, które się tam znajdują, rozkładają się i są niestety śmierdzące. W zalegających odpadach mogą wytwarzać się ekogazy. Podczas składowania odpadów, szczególnie komunalnych, możemy mieć do czynienia z wydzielaniem się gazów wysypiskowych, które mogą nieść za sobą zagrożenie związane z pożarem, wybuchem lub działaniami toksycznymi na organizmy żywe. Podczas spotkania w gminie urzędnicy zastanawiali się, jak szybko i skutecznie rozbroić ekologiczną bombę. Sytuacja jest skomplikowana, bo teren byłej już sortowni wciąż jest prywatny, a firma nie ogłosiła upadłości. Dodatkowo wojewoda warmińsko-mazurski, aby ogłosić stan kryzysowy, wciąż nie ma do tego formalnych podstaw. Informacje z powiatowego sanepidu nie wystarczają. W tej chwili żadnych zachorowań nie ma. Nie mamy informacji o tym, że mieszkańcy chorowali z powodu istnienia tam sortowni odpadów. Natomiast nagromadzenie dużej ilości odpadów zmieszanych komunalnych sprzyja możliwości namnażania się owadów, w sensie karaczanów, prusaków, również gryzoni. Także tam, gdzie istnieją karaczany, tam, gdzie istnieją karaluchy, tam, gdzie istnieją gryzonie, zawsze istnieje możliwość biernego przenoszenia czynników chorobotwórczych i wywołania różnego rodzaju stanów chorobowych u mieszkańców. Również chodzi o fizyczne niszczenie artykułów żywnościowych, bo takie możliwości te gryzonie i owady mają. Na posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego obecny był Leszek Rochowicz, prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie, który przyznał, że proces wywiezienia takiej ilości odpadów do łatwych i szybkich z pewnością się nie zalicza. Nasz zakład spokojnie taką ilość odpadów może przyjąć, co prawda, jeżeli by szło to na składowisko od razu, to jest nasz roczny urobek, a więc nie jest to taki szybki proces. Trzeba pamiętać o tym, że te odpady najpierw trzeba załadować i przewieźć. Są to samochody specjalistyczne, które biorą 20 kilka ton. Jakbyśmy 20 tysięcy ton podzielili przez 20 ton, to daje nam 1000 kursów. Trzeba o tym pamiętać. Następnie jest proces przyjmowania, przyjęcia tych odpadów do nas, do zakładu, co my oczywiście wykonamy. No i potem pozostanie okres rekultywacji, prawda, dezynfekcji tego terenu. Także z pewnością jest to dla mnie wielomiesięczny okres uprzątnięcia tych odpadów
nielegalnie ze złożonych. Do rozpoczęcia procesu wywozu zalegających odpadów jeszcze długa droga. Najpierw muszą znaleźć się pieniądze. Pytanie tylko, ile jeszcze czasu będzie trwać dramat mieszkańców Morlin.